na osi, które z tych dwóch jest, jest, czy stałe ciśnienie musi być, tak? Tu nie ma ciśnienia i tu nie ma ciśnienia. No to wykresem na pewno nie jest pierwszy przemiany linia prosta taka lub taka, ale linia wychodząca z początku układu. Więc pierwsza przemiana izobaryczna to na pewno ten punkt leżą na linii wychodzącej z początku układu. Gdzieś, to jest gdzieś tu. Druga przemiana izotermiczne rozprężenie, ale że izotermiczna przemiana, tak? To szukamy, czy jest temperatura, stała temperatura musi być, czy jest temperatura na tych osiach? Jest. Wykresem stałej temperatury jest linia prosta, prostopadła do osi temperatury. O, to jest taka linia. I to jest ta druga przemiana. Trzecia przemiana. Izochoryczne oziębianie. Izochoryczne oziębianie. Czyli stała objętość. Czy jest objętość na naszych osiach? No jest tu. Czyli wykresem jest linia prosta, prostopadła do osi objętości. To jest ta trzecia. Objętość jest, czyli stała objętość to jest linia prostopadła do osi objętości. No i mamy trzecią linię. Czwarta przemiana. Izotermiczne sprężanie. Izotermiczne sprężanie. No ważne, że izotermiczne na razie. Czy jest temperatura, stała temperatura, bo izotermiczna, czyli jest temperatura na tej osi, czyli linia obrazująca stałą temperaturę, to jest linia prostopadła do osi temperatury, czy to jest ta linia. Teraz kierunki procesów. Izobaryczne rozprężanie, czy objętość się ma zwiększać, no to patrzymy. Izobaryczna, to jest na pewno już wzdłuż takiej linii, to już wiemy, a rozprężanie, czyli ma być objętość coraz większa, czyli idzie strzałeczka jest w górę, ponieważ w dół byłoby zmniejszanie objętości, do góry zwiększanie objętości. Tu jest objętość. Druga przemiana. Izotermiczne rozprężanie. Czy objętość się też zwiększa? No patrzmy, izotermiczna to jest równo prostopadłe do osi temperatury, a rozprężanie czy objętość ma się zwiększać, czyli strzałka jest w tym kierunku, w kierunku większych objętości. Trzecia przemiana. Izochoryczne oziębianie. No, izochoryczna jest tu objętość na tej osi, więc izochoryczna to jest prostopadłe do osi objętości, a oziębianie, no, coraz mniejsza temperatura, tu jest temperatura, czy w kierunku mniejszych temperatur, czyli do dołu. I ostatnia. Izotermiczne sprężanie. Czyli temperatura ma się być stała i sprężanie coraz mniejsze objętości. No, patrzymy, jest na tym wykresie jest temperatura na tej osi, więc stała temperatura to jest ta linii prostopadłej do osi temperatury, a sprężanie coraz mniejsze objętości, w tym przypadku to rozumiem w tym sensie sprężanie, więc w kierunku coraz mniejszej objętości, czyli strzałeczka w tym kierunku. No i teraz uzgodnienie, tak jak mówiłem, to byłby tylko szkic tych czterech przemian. Teraz ten punkt E uzgadniamy z jednym z tych dwóch punktów, więc na przykład ze stanem B. Stan B i stan E mają taką samą objętość. Stan B i stan E mają taką samą objętość. No to zobaczmy sobie. Stan B i stan E. Objętość tu jest, więc linia prostopadła do osi objętości obrazuje punkty o tej samej objętości, więc idziemy do dołu, aż dojdziemy do tej linii wykresu. I tu będzie punkt E. A teraz uzgodnimy od razu punkt C. Punkt C i punkt E mają takie samo ciśnienie. O, tu jest takie samo ciśnienie. Tak? O, to patrzymy. Tu nie ma ciśnienia na tych dwóch osiach, czyli linie, znaczy punkty, czy stany o tym samym ciśnieniu, to są na linii wychodzący z początku układu, czyli punkt E już uzgodniliśmy, więc tą linię przez punkt E rysujemy i aż ta linia nam przetnie tą drugą przemianę, tam będzie punkt C i dopiero jak punkt C mamy, możemy narysować, dokończyć teraz tą trzecią przemianę i dokończyć tą część przemiany czwartej. No i to tyle. Więc przeanalizujcie te dwa przykłady.
przykłady i z tego będzie właśnie praca klasowa najbliższa, ale podam instrukcję już później w mailu, tak? Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.